Cześć, tu Radar z Kości i Ula. Dzisiaj graliśmy z Ulą i z Anią w nasz esenowy łup La Familia Ort od Zombie Paela. O co chodzi w gierce? Mamy tu taką prostą rodzinną gierkę kafelkową. Temat taki, iż umiera nam babcia Hortensia, która zostawia spadek, ale spadek otrzyma członek rodziny, który po trzech fazach czerwonego dużego księżyca będzie najlepszym ogrodnikiem. Każdy z graczy otrzymuje swoją planszetkę z postacią, na której mamy miejsce na 6 kafelków. Gramy od 3 do 6 rund, w zależności, które kafelki nam wylosujemy do gry. Tu mamy kafelek startowy. Każda runda podzielona jest na 5 faz. W pierwszej fazie dobieramy kafelki ze stosu. Druga faza to kupowanie kafelków, faza nawożenia, nawadniania i sprzedawania. Nawóz to takie brązowe kosteczki, wodę mamy kosteczki niebieskie. Poza startowym kafelkiem resztę tasujemy, więc w zależności jak się nam te kafelki poukładają, tyle gramy rund. W momencie, gdy wyjdzie nam trzeci czerwony księżyc, podliczamy i kończymy grę. O co chodzi w grze? Kupujemy kafelki po koście, który mamy tutaj u góry, nawadniamy, nawozimy i tu akurat za ten kafelek otrzymujemy 2 lub 3 punkty. 2 dostaniemy, gdy będzie tylko nawodnione, 3 gdy będzie też nawiezione. Drugim rodzajem kafelków są kafelki, które dają nam pieniądze, które możemy w następnych rundach wykorzystać na zakup nowych kafelków. 2 rodzaje kafelków mamy. W dzień pozyskujemy brązowe kafelki, w nocy takie bardziej szalone. Mamy tu na przykład kozę z pentagramem. Co tam, Ula, jeszcze fajnego mieliśmy? Rosiczkę. Szalona pietrucha. Ta, Ula jeszcze. Jeszcze mamy szaloną pietruchę, ale jej tutaj nie widzę. Gdzieś nam się... A, tu jest. Pokaż. Tu mamy szaloną pietruchę. Tak jest. Tu dobra. Mamy robala kompostownika. Dobra. Nawet różyczkę. Dużo różnych roślinek. Planszetki graczy są dwustronne. Tu mamy taki wariant podstawowy. Możemy planszetkę odwrócić i mamy już trochę trudniejszą grę. Każda postać otrzymuje wtedy swoją zdolność. I nie to, że robi kupę. Dobra. A tutaj na torze do punktacji mamy bonusy. Fajna, prosta gierka. Raczej nie będzie dostępna chyba w Polsce. Ciężko było ją znaleźć na Essen. Ula, podoba Ci się? Tak. Kogo pozdrawiamy? Zosię i Stasia. Dobra, to tyle od Radara i Uli. Do następnego.